Cześć, witajcie. Dzisiaj zabieram Was na miodowy festiwal, a dokładnie Honey and Bee Feast na Gozo. Idę sama, Michał jest w pracy, a ja mam zamiar pokazać Wam, jak wygląda tutaj takie wydarzenie. Odbywa się w Villa Randl. Będzie okazja, żeby dowiedzieć się czegoś o pszczółkach, nie tylko maltańskich, spróbować lokalnego miodku, a może jeszcze co nieco więcej. Także zostańcie z nami, a właściwie dzisiaj to tylko ze mną. No zobaczymy, co tutaj się dzieje. Na wyspach występuje gatunek maltańskiej pszczoły miodnej, która przystosowała się do warunków klimatycznych panujących tutaj. Dla bardziej wnikliwych tutaj na dole jest łacińska nazwa, więc możecie sobie sprawdzić, cóż to za pszczółka. A tak z ciekawostek. Na Malcie występuje około 240 milionów pszczół. Mamy przy tym 4000 uli, co oznacza, że na jeden ul średnio przypada 60 tysięcy pszczółek. Zobaczmy, co tutaj się dzieje na tym festiwalu. Motylki. Villa Randl to takie miejsce, gdzie właśnie mamy przez cały rok kwiatki. Taka oaza spokoju i zieleni w środku miasta. Wszędzie pszczółki. Fajnie to wygląda. Tutaj już widać jakieś stragany, gdzie zapewne będzie można kupić miodek. Albo lód. Tu pan ma pszczółki. Jest i duża pszczoła. O, tu jakieś ciekawe fakty o pszczółkach. O, dokładnie, ta, o której mówiłam. Apis mellifera rutneri. Endemiczna pszczoła maltańska. Tutaj cykl życia pszczoły miodnej. Czyli fajnie przy tym, że można kosztować sobie lokalnego miodku, kupić jakieś produkty, to można dowiedzieć się jeszcze ciekawostek o życiu pszczół. Powiem Wam, że spodziewałam się czegoś więcej, a
ale no cóż, grunt to, że coś się dzieje. Po 2 latach tak praktycznie zamknięcia i bardzo, bardzo, bardzo dużych ograniczeń, każda okazja do świętowania jest dobra i okazja do spotkań i okazja do tego, żeby popróbować znowu lokalnych smaków, wystawić swoje stragany na ulicę, więc to jest akurat fajne. A że w małym wymiarze, nie ma znaczenia. Miodek nabyłam. 5, 10, 18. Okay, I will take one for 10. Of course. Why not? It's a Millefiori from many types. Many types. Good. I will take one for 10. A teraz jeszcze taka ciekawostka o pszczołach. Czy wiecie, że pszczoła lata z prędkością do 25 km na godzinę, machając przy tym skrzydłami nawet 200 razy na sekundę? I potrzebuje zebrać nektar z około 1 000 000 kwiatów, żeby wyprodukować kilogram miodu. Kochani, dziękuję Wam, że wybraliście się ze mną na ten krótki, chociaż bardzo kolorowy spacer. Zostańcie z nami, dlatego że lato na Malcie dopiero się zaczyna, a wraz z latem coraz więcej różnych ciekawych wydarzeń, które będziemy starali się Wam pokazywać. No i nie tylko. Będziemy pokazywali Wam również miejsca, w których jeszcze nie byliście z nami. Postaramy się, żeby filmów było więcej i więcej. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.